Elena z Avaloru. Nowy serial w Disney Channel pełen jest magicznych stworów. Poznajmy je bliżej. Wiesz, że jaguny zapewniają transport zawsze, gdy księżniczka Elena tego potrzebuje? Są nawet jednym z symboli narodowych i pojawiają się na fladze Avaloru. Zrób jagunowy test i sprawdź, który z jagunów jest ci najbliższy. Jeśli uważasz się za osobę cichą, praktyczną i twardo stąpającą po ziemi, naciśnij 1 na osi czasu. Jesteś najgłośniejszą osobą w grupie i nade wszystko cenisz sobie szczerość? Zdecydowanie kliknij 2. Jeśli jesteś wesołą osobą, która korzysta z życia na maksa, musisz nacisnąć 3. Wow, jesteś całkiem jak Błysk! Najbardziej praktyczny z całej trójki. To właśnie Błysk trzyma pieczę nad pozostałą dwójką, co czyni go prawdziwym liderem. Wow, jesteś całkiem jak Luna! Jest głośna i bardzo szczera. Ma też niezwykle życzliwą naturę, więc nie można jej nie pokochać. Genialnie! Szybujesz wysoko wraz z Monsunem. Zawsze wesoły i pozytywnie nastawiony. Nikt tak jak on nie cieszy się życiem po pokonaniu czarownicy. Wiesz, że Zuzo to zwierzęcy duch, który prowadzi Elenę przez świat ludzi i duchów? Mówi się, że jednym spojrzeniem jest w stanie wejrzeć w twoją duszę. A teraz zobaczmy Zuzo w akcji. Zuzo? To ty mnie widzisz? Tak. O, a teraz też? Tak. Teraz? Tak. A teraz jak? Trochę za blisko, ale tak. Myślałam, że duchy zwierzęce zjawiają się tylko na wezwanie czarodzieja. Ja też tak myślałem. Więc dlaczego cię widzę? Nie mam zielonego pojęcia. A ty? Wiesz, czuję się tak jakoś inaczej, odkąd wydostałam się z amuletu. Myślę, że to dlatego, że byłaś w nim zaklęta naprawdę długo. Być może wydostając się z amuletu, zabrałaś ze sobą część jego magii. I teraz mam jakieś moce? To tylko przypuszczenia. Ale tak czy owak, to świetnie, bo teraz możesz liczyć na radę mądrego ducha zwierzęcego 24 na dobę. Wiesz co? Mam już dla ciebie pierwszą radę. Lepiej biegnij jak najszybciej na dół, bo spóźnisz się na śniadanie. Aha. Też mi mądra rada. Idź już, bo będziesz jadła zimne. Szybko, szybko! Wiesz, że nobliny są fioletowe i potrafią zmieniać się w psy? Mają spiczaste uszy i są pokryte plamkami. Umieją też zmienić wszystko w złoto. To znaczy, że mogą zmienić w złoto naczynia, ołówek, rower, zająca, złotą rybkę, a nawet twoją babcię. O, przepraszam, babciu. Czaroka to magiczny potwór wulkaniczny. Gdy się zdenerwuje, wpada w ognistą furię, ale najczęściej stara się zachować spokój. Lubi zbierać kamienie szlachetne i chowa je, by nikt ich nie skradł. Sprawdź, czy zauważysz, gdzie je schował. Niespodzianka! Mam nadzieję, że ci się udało. Jeszcze więcej akcji pełnej magicznych stworów czeka na ciebie w Elenie z Avaloru w Disney Channel.